Witam w kolejnym odcinku z cyklu Wiem Wszystko Wulkanor na moim kanale motoryzacyjnie. Chciałbym dalej omówić techniki jazdy ze skrzynią automatyczną, dlatego że ten temat można jeszcze przez kilka odcinków omówić. Powiedzmy odnośnie dzisiejszego odcinka chciałem omówić jazdę automatyczną skrzynią biegów, powiedzmy w górach. Czyli jak to wygląda, jak powinniśmy, powiedzmy, czy to technikę zastosować, czy jak przełączać, powiedzmy, biegi. Czyli jeżeli góry są, powiedzmy, niezbyt strome, to za bardzo nie musimy się, że tak powiem, gimnastykować. Przełączamy na D i jedziemy. Jeżeli są góry takie, że mamy duże podjazdy, powiedzmy, i duże zjazdy, to warto skrzynię przełączyć w niższe ustawienie skrzyni. Zazwyczaj jest to oznakowane na niektórych skrzyniach jako 4-3-2, czyli powinniśmy ograniczyć liczbę biegów, powiedzmy, do 2-3, żeby skrzynia, powiedzmy, niepotrzebnie, powiedzmy, nie mieszała biegami, nie zmieniała na wyższy. No i podczas zjeżdżania zjazdu zniesienia, powiedzmy, też powiedzmy, jechała na niższym biegu, żeby te obroty, żeby była lepsza efektywność, powiedzmy, hamowania silnika, czyli warto przestawić nawet na skrzynię biegów w trybie 2, czyli ograniczoną do 2 pierwszych biegów. Na pewno warto też mniej więcej patrzeć, jak się samochód zachowuje. Jeżeli są upały duże, to też nie duże obciążenie, powiedzmy, to też powinniśmy obserwować, jak się nam skrzynia zachowuje, gdyż bardzo łatwo możemy, powiedzmy, przegrzać skrzynię i doprowadzić do uszkodzenia. Jeżeli będziemy jeździć po górach ostro, hamować, zjeżdżać, wysokie obroty, duże obciążenie, czy holowanie skrzyni, czy ładunek duży, także na to też warto zwrócić uwagę podczas jazdy górą, ale ogólnie to się odnosi raczej właśnie do przestawienia trybu, żeby skrzynia niepotrzebnie, powiedzmy, grzała się i nie mieszała tymi biegami. Chociaż teraz aktualnie w tych skrzyniach biegów dużo tych skrzyni biegów w ogóle nie ma takiego położenia ograniczającego do 2, 3, 3 czy 4 pierwszych biegów, tylko jest po prostu drive i finito. Teoretycznie komputer dostosowuje, powiedzmy, oblicza na podstawie jej obciążenia, czy tam danych z silnika o podciśnieniu, czy powiedzmy o jakimś, że tak powiem, ile mocy z silnika idzie, na tej podstawie, powiedzmy, ogranicza, czy zmienia biegi, czyli jeżeli zauważy, powiedzmy, że wjeżdżamy pod zniesienie, mamy gaz wciśnięty, no to on będzie starał się te biegi zmienić na niższy, żeby podnieść te obroty, no i tyle mamy właściwie możliwości tak naprawdę w tych najnowocześniejszych skrzyniach, gdzie nie ma po prostu na lewarku oznaczenia 4-3-2, tylko D, R, N i P. Także to by było na tyle odnośnie jazdy w górach automatyczną skrzynią biegów. Dziękuję i pozdrawiam.